Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w God of War Ragnarok. W ostatnim odcinku pochodziliśmy tutaj troszkę po Svartalfheim, zrobiliśmy kilka z zadań pobocznych, które powiedzmy nam tutaj zalegały, a teraz jesteśmy w... Patrzcie, mój telefon zaczynał odwalać. Teraz jesteśmy ponownie w samym mieście. O, proszę. On powiedział coś o Alfheim. No to na pewno tam zajrzymy, szczególnie, że i tak muszę iść do Alfheim. Tak, dobrze mówię, tak, do Alfheim będę musiał iść. To jest super. Ale tymczasem, moi drodzy, lecimy tutaj do miasta, ponieważ czeka nas dosyć smutny ostatni fragment. Coś, co pomimo zakończenia fabuły nadal z nami zostało. Czekaj, czy ja mogę tutaj szybciej dojść do tej tawerny? Najwyraźniej. Zapomniałem o tym, że to jest jakiś skrót swoisty. Ach, no tak, okej, to tędy się przecież dochodziło. Profane alternate lyrics to my ballads. Absolutely disgusting. But now I wish I could remember some of them. The paperwork that man created for me. I had to build a chest just for his violations. A big one. I taught him 20 different ways to cold forge a bolster. Once, he taught me a slightly easier method of wire pulling and from that day on called me his apprentice. A true asshole he was. Gods, I'm gonna miss him. Aye. Y'all made it. Just about to send him off. Chyba Sindriel do nas nie dołączy. I have met many on my travels. You are one of the few I would call friend. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sverd Sands. It's, in the wetlands near the ferry. We'll wait for you there. Ach, więc to była ta nieodkryta rzecz. No to moi drodzy, niestety, ale ja nie zrobię tego jeszcze. Ponieważ mam jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym wykonać, zanim się tam udamy. Mianowicie, pierwszą z nich... Oczywiście cały czas do tej misji będziemy dążyli. A pierwszą z nich jest... Są te tutaj szczątki Asgardu, które i tak mieliśmy zrobić. Nawet trzy rzeczy są, ponieważ tutaj mamy drugą, którą jest Berserk. A trzecią jest ta wysepka tutaj na środku, bo wydaje mi się... Rzuciłem rzeczywiście okiem na lokację kruków. I mam wrażenie, że tej wysepki na środku nie zrobiłem. Możliwe, że to właśnie tam będzie się znajdował ten kruk. Dobrze, może powiedzieć, że ej, Lipki, oszukujesz, tak? Z jakiegoś powodu nie odkryłem w ogóle tamtego miejsca, więc to już jest samo w sobie jest dla mnie takie, to niedobrze, bo raczej bym się nie domyślił, bo właśnie we wszystkich miejscach tutaj miałem napisane, ej, tak, znalazłem wszystkie kruki, jest spoko. Na przykład w Alfheim wiem, w jakiej okolicy tam mam szukać tego kruka. I mam pewne też podejrzenia, gdzie mogłem go jakby pominąć, ale to o tym się pewnie przekonamy, jak już zacznę rzeczywiście się tym zajmować. Natomiast tutaj, czy nie płynąc daleko? Nie, okej, muszę po prostu odbić do smoczej plaży tutaj w prawo. Mam już swoje podejrzenia, gdzie mogłem tego kruka zostawić, chociaż na pewności nie mam, a i tak, tak jak mówię, do Alfheim będziemy musieli trafić. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle with beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician. That's not true, is it? I would not speak of this. Fair enough, brother. Typowy Kratos. Nie pamiętam, jak się tam dostawało na górę, tak szczerze. Znaczy, nie pamiętam. Mam nadzieję, że pamiętam, bo inaczej będziemy krążyli tutaj przez dłuższą chwilę, a nie chciałbym tego. Chciałbym wam tego oszczędzić, szczerze mówiąc. I widzę, że chyba też sam kompas nam tutaj sugeruje, gdzie mamy iść, więc nie powinno to być aż takim problemem. A gdzie jest nasza koleżanka? Czy ona się będzie wspinać? Trochę jej to zajęło, zanim ogarnęła, że ej, trzeba się wspinać. Ale mniejsza. Skakujemy tu na górę. Lecimy do ruin Asgardu. No, trochę tego jest do zrobienia, tak? Jakby myślałem, nie, już nie będzie aż tak źle, szybko, szybko to załatwimy. No, okazuje się, że myliłem się trochę. To chyba zrobiliśmy, bo widzę, że nie mogę wchodzić w interakcję z tym.
z tym. Chciałem powiedzieć z tą pieczęcią, czy jak to jeszcze inaczej nazwać. To załatwione. Więc zajmiemy się chyba tymi słabszymi imperierami. Najpierw. O, ślad, ale mnie trafili. Chciałem powiedzieć, zajmiemy tymi słabszymi, dlatego że boisz się trochę tego gościa wielkiego. O właśnie, ze względu na to chociażby. Tak. Dobra, więc odpalamy szał, bo myślę, że może być ciężko nam inaczej przeżyć. Nie twierdzę, że nie dałbym sobie z nim rady, ale walnął mi parę razy i mnie to zabolało. Zdecydowanie. Dobra. Kurde, panie Enherierko, musisz się ode mnie odczepić. O nie, on wybuchnie, on wybuchnie. O właśnie. Ze względu na to chciałem się odsunąć. Dobra, daliśmy sobie radę w miarę. I'm glad we can help these Ainher Yar on their way, even if they hate us for it. They do not need to spend their afterlife serving a cruel god any longer. Agreed. Wiecie, nawet też nie ma do końca po co tego szału też aż tak bardzo, nie wiem, chomikować. Użyłbym tutaj wręcz słowa chomikować. Dlatego, że... Czy ja tutaj słyszę, że coś jeszcze się zajada? Czy jak tutaj pójdę, to będę musiał znowu walczyć z czymś jeszcze? A, to jest troll, nie chcę mi się to... Znaczy, nie wiem, czy to się nazywało trollem, ale nie chcę mi się z tym walczyć. Ja teraz... Co tutaj jeszcze było? Halo, czekajcie. Czy tutaj coś widziałem? Może mi się wydawało. Mniejsza. Nie chcemy się z nim walczyć, więc pójdziemy inną drogą. W sensie zejdziemy na spokojnie na dół. I popłyniemy właśnie, tak jak mówię, w kierunku. O tym mówię, nie mogę tutaj chyba nic zrobić. Nie mogę tego dłuta naszego użyć. Popłyniemy w kierunku... jak wspomniałem, tegoż... na grobka berserków. I przy okazji właśnie tej centralnej wyspy, żeby zobaczyć, czy ja na pewno tam wszystko zrobiłem, czy może... Mam dziwne wrażenie, że właśnie tamtego miejsca zapomniałem. Nie pamiętam, czy dlatego, że nie miałem wtedy... Nie no, już miałem na pewno wtedy moją włócznię, więc nie pamiętam, czemu je pozostawiłem, czy nie wiem, czy nie zwróciłem na to uwagi, czy coś, ale... ewidentnie coś zepsułem. O czymś zapomniałem, bo na pewno tę wyspę na środku dało się w jakiś sposób dostać. I kojarzę, że nawet była droga w tamtą stronę, ale... dlaczego tego nie zrobiłem? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. To jest pytanie, które pozostanie bez jakiegoś jasnego wytłumaczenia z mojej strony. No i widzicie, znowu tutaj krzyczy nam Lunda, że ej, powinniście iść do Alfheim. Pójdziemy tam w pewnym czasie. O, proszę. Moi drodzy, czy ja jestem ślepy? Czy tutaj przez cały ten czas był port? Czy jestem głupi? The key to that watchtower door should be on this island somewhere. O nie, ja przez cały ten czas... O nie! Ja przez calutki ten czas, moi drodzy... nie przyszedłem tutaj. Trzymaj się, tutaj bije. A nie przyszedłem tutaj, pomimo że mogłem. To ma... tutaj są drugopoziomowe, no czwartopoziomowe max. Jaszczurki. Więc jeszcze, że to jest gniazdo, więc... no właśnie. Tego się też spodziewałem. Mówię, raczej nie sądzę, żeby tutaj nam to... robił jakąkolwiek różnicę, ale o nie, po prostu... to jest takie... o nie, i to bardzo o nie. Taka totalna wpadka. Tam się nie dostanę? Już wygląda jakbym mógł, ale to chyba jeszcze nie teraz. Może z innego miejsca, tam damy radę zeskoczyć czy coś. To jest, wiecie, ten wewnętrzny ból, kiedy macie takie... Ja mogłem to zrobić wieki temu i dopiero teraz ogarnąłem, że ej, ja tutaj przez cały ten czas, cały sienki ten czas mogłem wejść i wskoczyć i się tym zająć. Well. Życie. Tylko teraz pytanie, czy będę miał już informację, że ej, to jest nowa lokacja, że... ej, to jest ta... A, kolejne gniazdo, okej. Teraz się nim zajmiemy.
Że ej, teraz na przykład to jest x rzeczy na tej wyspie. Rzućmy okiem na mapę. Tak, zaraz to zrobię, Frejo. Nie, nadal nie pokazuje mi tego jako osobnej lokacji, pomimo że mamy tu jakąś misję. Ciężar łańcuchów. Teraz nie wiem nawet o co chodziło z tym. Muszę przyznać, że totalnie zapomniałem. Zapomniałem o tej grze. Nie, o tej lokacji. Tak, zaraz tam dojdziemy do tego dźwigu. Sekundkę. Czy ja mogę tutaj zejść, skoczyć? Nie bardzo mi ta gra pozwoli. Chyba nie bardzo, ale mogę przejść przynajmniej tędy. I dzięki temu dostaniemy się do środka? Żebym miał rację? Nie, ale to tam niczym nie przeszkadza, bo dostaniemy się na ten dźwig, na tę. Chciałem powiedzieć na tę. O, okej. Okay. On to poziomowy, on chyba się zeskalował trochę. Ta gniazdowa matka? Nie wiem, jak ją w sumie nazwać za bardzo. Cokolwiek to jest i służy jako gniazdo dla tych jaszczurów. Zapomniałem jej nazwy, muszę wam przyznać. To jest ciekawe, bo ona się chyba zeskalowała mimo wszystko. To jedna z niewielu rzeczy. Otwórzmy przede wszystkim tę skrzynię, to jest najważniejsze. Powinniśmy mieć klucz czy coś tego typu. I zaraz tam pójdziemy. A szczerze przede wszystkim coś mi tutaj nadal nie pasuje. Coś mi to nadal nie pasuje. Ponieważ tam mamy wciąż skrzynię, do której możemy się jakoś dostać. Ten gejzer, czy ja go mogę zamrozić? Nie bardzo. To zaraz powiem pójść do strażnicy jeszcze, oczywiście. Będziemy musieli pójść na tego berserka również. To moi drodzy, to ja mówię, ta moja kalkulacja może się wcale nie okazać taka zła, finalnie. Tam można się jakoś dostać na pewno, tylko jak? Ja będę musiał może jakoś wejść na górę? Ja nie otworzyłem tych drzwi z drugiej strony, ojejku, oczywiście. Ja w ogóle tam się dostałem, to jest dobre pytanie też. Ja się w ogóle dostałem do tego miejsca, żeby otworzyć tamte drzwi? Chyba tak. Zresztą zaraz się przekonamy. Ja ewidentnie coś dzisiaj nie myślę. I ha 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 ha, oczywiście tak, że normalnie Rybki też nie myśli, ale... dzisiaj wyjątkowo głupie błędy popełniam, tak mogłem tutaj otworzyć to przez ten cały czas. Ale jak się dostać tam jeszcze wyżej? Przecież ja tam nie będę mógł skoczyć w żaden sposób. A zobaczcie, tam jest przecież skrzynia. To jest takie... Jak? Czy może tutaj był jakiś drugi port z drugiej strony? Bo tak, tutaj mamy... Tutaj też jest skrzynia. To bym ewidentnie mógł gdzieś tam jakoś zejść, zeskoczyć, albo wskoczyć wręcz właśnie w drugą stronę. Zobaczymy, odbijamy z tego portu i obejrzymy, jak to wygląda tam. Może się zaraz dowiem. Możliwe, że czegoś po prostu nie zauważyłem i ja mówię, jestem ślepy, głupi czy cokolwiek. A, to wygląda w ogóle jakby to jest pod wodą. Możemy w takim razie to jakoś otworzyć albo coś? Chyba nie bardzo, może w takim razie musi woda opaść, bo widzę, że to jest więcej miejsc, w których będziemy mogli otworzyć, czy których będziemy mogli się dostać, jeśli już to ogarniemy. W porządku, a gdzie jest ta strażnica? Aha, to była ta strażnica, okej, okay, więc co? Najpierw zrobimy tego berserka, ponieważ on jest dalej i raczej stamtąd już, tam już nie będziemy musieli drugi raz płynąć. Dobrze płynę, to było przed nami. Tak, właśnie nie mylę. Zrobimy berserka, a potem powrócimy i otworzymy strażnicę, zobaczymy co się wtedy zmieni, bo tam ewidentnie jest za wysoki poziom wody, czyli ewidentnie jest coś jeszcze, co trzeba tam zrobić, może to właśnie będzie ta misja. Która to striggeruje, dobra. Nie mam kamieni wskrzeszenia, więc to jest coś ważnego, o czym zapomniałem. Miejmy nadzieję, że ten nie będzie zbyt silny. A, walnął mi.
Nie znam do końca jego ataku, więc mogę mieć tutaj małe z nim problemy, tak szczerze. Ale widzę, że... ale mu wbiliśmy mu dużo tego... Wbiliśmy mu dużo tego ogłuszenia. O, fuck. Halo, Trejo. Pomocy. O, nie. No i tyle z tego mojego ogłuszenia. Kurde. A nie kolego. No on... Nie znam jego schematu ataku, ale mnie wkurza zdecydowanie. Spróbujmy go chociaż w takim razie... Nie? To nie zadziała? Nie zadziała. Chciałem powiedzieć, że może spróbujmy go zaatakować tymi naszymi umiejętnościami. On nie jest ciężki, ale nie znam jego schematu ataków. Okej, moi drodzy, więc pewnie widzieliście teraz moment wycięty, ze względu na to, że troszkę dałem się temu berserkowi obić, ale to wynika z faktu, że totalnie nie umiem z nim walczyć. I muszę to przyznać, ja totalnie nie umiem z tym gościem... z tym gościem wygrać. W sensie, on nie jest jakiś ultra ciężki, ale mnie stanuje co chwilę. I właśnie jeszcze ucieka w ten sposób, jaki ucieka. O właśnie, jak teraz mnie zastanował na przykład. I to jest niestety największy problem mój, jaki mam z nim. Czyli... Właśnie brak umiejętności mojej do uniknięcia jego ataku. No niestety są dosyć nieprzyjemne. Tak. Oj, to nie było dobre. To nie był dobry pomysł, ale może uda się go zabić zaraz. Fuck. Tylko uciekać teraz. Szał. Dobra. Szał mnie tutaj uratował. Ale czemu on jeszcze nie jest tam... Czemu go jeszcze nie mogę... Kurde. Czemu jeszcze go nie mogę tutaj dobić? Dobra, do samego końca trzeba było to HP zbić. U wielu innych to tak nie działa, u wielu innych można było to zrobić od razu. Ale to było nieprzyjemne. To symbol ich betrayal, their cruelty personified. The sooner we are done with it, the better. If I can make peace with my blades. I suppose you're right. If Skofnung rids the land of these bastards, I can stomach its presence a bit longer. To było... Może to jakieś bardzo nieprzyjemne, ale to było ciężkie po prostu, to było ciężkie. To było zwyczajnie, moi drodzy, po prostu ciężkie. Dobra, na pewno na tej wyspie byłem. Więc na tej wyspie raczej chyba nic nie czeka. Mam wrażenie, że na tej wyspie w prawej nie byłem. Właśnie, ten port nam się teraz blokował? Tak jest. To nie, to mnie nie było na wyspie po lewej. Tak jak w prawej byliśmy przed chwilą, po lewej mnie tutaj nie było. I zobaczmy, czy ja tutaj mogę wejść? O, też nie, czyli to tutaj nam się coś chyba odblokuje dopiero jak już opuścimy poziom wody? I ciężko mi powiedzieć, tak szczerze. W ogóle opuszczenie poziomu wody bardzo mi się kojarzy z poprzednią grą, oczywiście. Pewnie nikogo jakoś bardzo nie dziwi, jeśli ktoś grał. Bo to był standardowy motyw w ogóle całego Midgardu. Ciągle schodząca woda. Teraz tak, musimy iść w prawo. I tutaj do góry, i tutaj u góry była ta strażnica, prawda? Chyba dobrze mówię. Pamiętam, że też tutaj walczyliśmy z jedną z tych mścicielek. Czy my mścicielki już zrobiliśmy? Chyba tak, bo nie kojarzę, byśmy mieli jakąkolwiek jeszcze. O proszę, i ty też ma mimo wszystko nagrane głosy, tak? Freya, to jest bardzo fajne, że tak dużo jest tych takich drobnostek, że przewidzieli, że raz możemy tutaj przyjść stoją, a raz z... na przykład... There. If you could give that drum a good loud strike. Naszym synem. Atreusem. Otworzymy od razu, żeby móc tutaj wejść. I zobaczmy, co ja muszę tutaj zrobić. Po prostu będę musiał to uderzyć, czy coś, czy poprawić. Okej. Okay. Cóż to sprawiło? Mimir. Explain. I'd hoped it would have escaped by now, but we'll need to free it from its restraints. No, proszę. What is this?
A Lungbocker. A catch of it many years ago. O proszę, czyli te wyspy. Nie były do końca wyspy, już teraz wiem, dlaczego mi się ta lokacja nie chciała odblokować. Ponieważ to wcale nie są wyspy. Okej, okay, tu nas czeka, moi drodzy, troszkę więcej eksploracji niż myślałem. Tak, o ciupinkę więcej. Nie, moi drodzy, nie martwcie się, to nie będzie na kolejny odcinek. To chyba jeszcze dzisiaj Broka nie pożegnamy. Kurde, spodziewałem się czegoś zupełnie innego. This creature, you enslaved it. Aye. The Allfather put you up to this? No. This was my brilliance at work. I'm surprised. Chaining up the innocent is a favored pastime of Odin's. The irony is not lost on me. Widzę, że pewnie nic się eskalują tutaj bardziej, bo raczej nie sądzę, że to była misja na piąty poziom. A jednak. Jednak tych przeciwników mamy z piątym poziomem. Szczególnie, że te jaszczurki tutaj widzieliśmy, na przykład miały drugi czy tam czwarty. Więc zakładam szczęście, że to chociaż przynajmniej po części skaluje. Nawet jeśli nie jest to takie pełne skalowanie jak wielu innych gra, co też nie jest niczym złym, bo szczerze nie wiem, czy chciałbym się bić z przeciwnikami, którzy byliby na jakimś, nie wiem, ósmym poziomie czy siódmym, tak? Bo my teoretycznie już sami jesteśmy bardzo wysoko. A nie wiem, czy chciałbym się na pewno bić z czymś mega, mega mocnym. Czy ja mogę to po prostu przeciąć? Nie, pewnie będę musiał tam podejść i to osobiście rozwiązać. To jest coś, no ale mniejsza. Ten też nie żyje, tak, ten też nie żyje, okej. Okay. Tutaj na razie nie mogę przejść, bo to musimy odblokować z drugiej strony. Tutaj mogę przejść, czy nie mogę przejść? Nie mogę przejść, bo musimy to odblokować z drugiej strony. W takim razie, gdzie ja mogę dojść z tego miejsca? Gdzie ja mogę się udać stąd? Niech mi ta gra powie. Znaczy, nie musimy mówić, ja sam to pewnie ogarnę. Tylko potrzebuję małej wskazówki wizualnej. Gdzie mam iść? Ach, tutaj, okej. Okay. Jak zwykle ty powija. Ślepota nie boli. Może bo gdzieś ściwaniemy w lampę, bo jej nie zauważymy. O proszę, to jest... Mamy cięcie. Tak jak rysowaliśmy runy na przymocy naszego dłuta. Right. We chained the fins too. If you could. Okej, to chodziło tylko o to, żeby mógł odblokować płetwę. Easy. Aj, proszę, i odblokowano dzięki temu ścieżkę w tamtą stronę, to jest ciekawe. To jest fajne. I'm sure it spent countless winters wishing it wasn't. But we're going to free it. And then. And then it will still wish for death. To jest bardzo fajne. A powiem wam szczerze, o tej misji zapomniałem. Totalnie jej nie widziałem nigdzie gdzieś tam w naszym dzienniku. Albo przynajmniej nie była wskazana jako misja do śledzenia, albo ją po prostu pominąłem. Przez przypadek. You're angry with me, aren't you, brother? I remember the feeling of a yoke around my neck. I would not wish it upon another. A jak to mam rozwalić teraz? Wiecie, bo troszkę. Aha, pewnie będę musiał się tutaj wspiąć, bo widzę, że jest łańcuch. Wspniemy się pewnie tutaj z góry, będziemy w stanie to jakoś zniszczyć. Albo będziemy musieli gdzieś jeszcze indziej przejść, bo widzę, że tutaj mamy kolejne przejście. O proszę, i kolejna z tych płyt do czytania, których nigdy nie przeczytaliśmy. A zasady pozyskiwania ze sobą, zakładam, że to jest coś w stylu zasad gildyjnych tutaj dla krasnoludów, by nie eksploitować za bardzo, eksploatować, przepraszam, za bardzo tej zasobów naturalnych tegoż miejsca. Why enslave the creature? Its fat was a good source of oil for Odin's lanterns. Oil for lanterns. Whatever anger you're feeling, whatever loathing toward me, it's nothing to what I've said to myself. Ja mam tutaj drugą z płetw do uwolnienia, jak zakładam. The fen, if you could. I know. Just yes. The tail left now. A proszę bardzo, kolejne nasze jaszczurki. To jest nazwane pełzaczami, ale ja to będę nazywał jaszczurkami, dla mnie to są
są po prostu jaszczurki. O proszę, i mamy tutaj możliwość użycia tych wybuchowych. Rzeczy. Kurczę, naprawdę jara mnie, to są tak drobnostki, a jara mnie strasznie, że mamy tutaj te dodatkowe nagrane dialogi dla Frey również. Wiem, że teraz nie jest to już takie, wiecie, niesamowite i w ogóle, i że Lipki, czym ty się w ogóle jarasz, ale... No, mam wrażenie, że w wielu, wielu grach to jest takie bardzo leniowe, że oni twórcy zawsze przewidują, że ta postać na pewno tutaj będzie, albo nie przewidują tego i po prostu mają takie, a cokolwiek, tak? Niech sobie będzie tak, jak jest. No sobie w ogóle otwórzmy port. Tak, wrócę tam, ale najpierw... Wiesz, co chciałem jeszcze zrobić. Dopóki możemy... Otwórzmy te drzwi. Weźmy to, bo jak tu już mamy, to chyba dzięki temu będę w stanie się dostać do kolejnej ze skrzyń. Does that surprise you? That an old man would be ashamed of the mistakes he's made. O, nie trafiłem. Brawo, ja. Co robi taki dźwięk dziwny? Coś chyba zbugowało. Dopiero mówiłem, że ta gra chyba nie miała żadnych jakichś większych bugów, a teraz słyszę ten dziwny dźwięk. Chociaż może to nie jest bug, zobaczymy za chwilkę pewnie. Tylko tak, jeszcze raz, weźmy to. A nie, powinien się tam coś pali, to dlatego jest ten taki dziwny dźwięk. Jeszcze raz, weźmy to. Rzucimy tam. Będziemy, moi drodzy, dzisiaj troszkę dłuższy odcinek, bo chciałbym zrobić te bestie i dzisiaj chciałbym też zrobić... Też nie wiem, jak długo potrwa w sumie pożegnanie Broka. Ale chciałbym zrobić może obie te rzeczy, jeśli będzie taka możliwość. Właśnie, chcę rzucić teraz okiem na mapę, moi drodzy, pozwólcie, że to zrobię. Tak, widzicie, kruki Odyna, ciężar łańcuchów, artefakty, legendarne skrzyni i ten. I... Kruki Odyna, czyli to tutaj będziemy mieli tego ostatniego kruka. To jest sprytne. Ale zwróćcie uwagę, że misje są tutaj oznaczone jako zrobiona 0 na 1, tak? Misje są oznaczone jako elementy właśnie zwiedzania świata, co jest spoko, a z drugiej strony trochę się dziwię, że są tak zaznaczone tutaj. Chodź tu, kruku. Mamy cię. O, 47. Jeszcze jeden, moi drodzy. Wiem, że część z was może nie rozumieć takiej ulgi, która mi tutaj, ale mam takie po prostu tak, zrobię to, co chciałem zrobić, co przypadkiem tak naprawdę, bo mówiłem, te kruki, one po prostu były łatwe do znalezienia. Miałem takie, kurczę, zróbmy to, jakby jak już zaczęliśmy, na początku je tak zbierałem, bo zbierałem, a potem miałem takie, o, kruk tutaj jest, to zapamiętam sobie, żeby tutaj przyjść jeszcze. I finalnie dochodziło do tego, że doszło do tego, że znajdziemy niemal wszystko przy tych dwóch, prawda? I'd hoped the creature would be long expired by now. But apparently the Aesir couldn't even be bothered to mercy kill it once it was no longer useful. To nie trzymaj go przy życiu. No. Not when we can save it. Wytrzymaj go przy życiu mimo tego, że już nie był im przydatny, już nie potrzebowali tego oleju. No to jest smutne trochę. Trochę nawet bardzo. You would still save this broken creature. I know what it is to be imprisoned like this. I can't just leave it. And if it is beyond saving. I don't understand. Let us continue. Niestety dla niektórych zwierząt rzeczywiście czasami lepiej jest, jeśli zostaną uśpione. W sensie, to brzmi bardzo, bardzo źle z mojej strony, ale niektóre zwierzęta naprawdę, moi drodzy, po tym, co przeżyły, są na tyle już niezdolne do życia, że niestety muszą zostać uśpione. W sensie, to jest... Będą mniej cierpiały, jeśli zostaną uśpione, niż jeśli zostaną przy życiu. Ze względu na wszelakie rzeczy, jakby... Może nie będę o tym opowiadał niektórym, bo pewnie niektórym... Znaczy... Mówię o tym przy grze, gdzie rozczłonkowujemy ludzi i tak dalej. Inne stwory, ale... Ale... Jak się trochę posiedzi w różnych miejscach, gdzie... Pokazywane są zwierzęta, na przykład niektóre, które trafiają do schronisk, czy są znajdowane, czy odratowywane. To jest trochę złe stwierdzenie. Zabierane właścicielom, bo
nie może tego za bardzo mówić o ratunku, jeśli mamy jeden zamiar uśpić. Ale czasami po prostu jest za późno, moi drodzy. No, nie umiem tego inaczej wam powiedzieć niż czasami jest po prostu za późno. Kiedy ogląda się takie miejsce, to się zaczyna to rozumieć. I to jest strasznie smutne, przykre, ale niestety jest też naszą rzeczywistością. Nie, mnie najbardziej chyba boli to, jak bardzo patrzy na ludzi w kontekście swoich standardów, w kontekście jakiejś tam swojej empatii i tak dalej, a potem się zderzam ze smutną rzeczywistością, że tak naprawdę jest masa okropnych ludzi, którzy żyją na świecie. I to jest takie... Nie wiem, ja się na to chyba trochę zamknąłem, tak? Trochę to co mówił Kratos Atreusowi wcześniej. Zamknij się na to, co się dzieje wokół ciebie. Nie chcę mówić, że wpadłem w jakąś taką ignorancję czy coś, tylko po prostu nie byłem świadomy trochę chyba. W sensie, tak jak mówiłem, ja nie jestem człowiekiem, który lubi jakoś bardzo spędzać czas z ludźmi, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo introwertyczny jako osoba, ale... Okej, bo nie wiem, czy podejść od boku. Na przykład tutaj stąd. Lećmy tam. Tylko nie wiem za bardzo jak tamtą. A już wiem jak tamtą skrzynię będę musiał ogarnąć, ale ojej, czy ja będę musiał tam wracać? Oj, przynajmniej dzięki temu będę mógł tę skrzynię odblokować, to jest spoko. Będę musiał tam wrócić, ponieważ jest jeszcze jedna skrzynia do odblokowania. Klasyczny lipek. Szepczące płyty, spoko, nie są nam, tak jak mówię, za bardzo potrzebne. Bardziej otwieram tę skrzynię, żeby je otwierać. There. You're free. No są teraz nie odejdzie. Maybe it needs a little encouragement. Can you get me closer to its eye for a face to face, brother? Myślę, że może być trochę ciężko w tym wypadku tego stworzenia, no ale zobaczymy. Kurczę, będzie to naprawdę długi odcinek. Nie wiem, czy w sumie nawet się z Brockiem pożegnałem, bo kurczę, nie spodziewałem się, że zostawię tutaj całą misję. For exploiting the laborers. For the Lungbacher. Of course. Who else is going to? I'd consider Odin chaining you to a tree for hundreds of years a sort of penance. We'll agree to disagree. Ale zamiast tego, co mówiłem, po prostu przez to, jak bardzo mało czasu spędzałem z ludźmi, czy raczej różnymi ludźmi, przez to, że nie byłem świadomy pewnych typów ludzi, od których po prostu się bardzo szybko odcinałem, bo widziałem ich, u nich pewne cechy, których po prostu nie chcę wokół siebie, w sensie... Ja z jednej strony jestem w stanie z ludźmi rozmawiać czy pisać w internecie, bez względu na to, znaczy nie, może nie bez względu na to, ale bardzo dużo rzeczy jakby akceptując, jeśli mogę tak to określić, czy bardzo dużo rzeczy po prostu jakby mieć jakąś różnicę zdań względem pewnych ludzi, ale kiedy rzeczywiście zobaczę, że ci ludzie istnieją i widzę, co robią, to jest to zupełnie inna magnituda. Nie wiem, poczucia żalu, niesmaku względem społeczeństwa. I najgorsze jest to, że to nie są małe grupy ludzi, tylko naprawdę ogromne ich ilości. I mam takie... To ja wracam do swojej piwnicy. Czy to jest trochę żart, tak? Bo mówiłem o tym, że nie powinno się ignorować rzeczy i powinno się próbować rzeczy zmieniać, ale mam wrażenie, że zmiany, które mogę poczynić, raczej nie będą się tyczyły tych ludzi, ponieważ ci ludzie prawdopodobnie nie będą chcieli ze mną rozmawiać. A po drugie, jakoś niespecjalnie... Gdzie mam tam dojść? Okej. Wziąłem złą stronę. Czyli tam przez ten cały czas miałem tam wskoczyć do góry. Czekajcie, jeszcze raz przybijmy tutaj do brzegu. Trochę się miotam, jak widać. Ale myślę, że nie nadaje się do tego. Nawet jeśli ci ludzie chcieliby mnie posłuchać, nie sądzę, że jestem odpowiednią osobą do tego. Tak jak mówiłem, ja jednak nie przepadam za bardzo za spędzaniem czasu z ludźmi, przynajmniej w dużej ilości, w dużym gronie ludzi. Nie przepadam za tymi ludźmi, o których mówiłem generalnie również. I po prostu mój komfort jest tutaj o tyle ważny, że wolę robić rzeczy wokół tego.
Oczywiście to nie rozwiązuje problemu. Czy rozwiązuje go tylko po części. Czy jakoś tam naokoło, ale... Nie, nie, o to przez ten cały czas chodziło, czekajcie, okej. Okay. Pójdźmy za strzałką. Nie, po prostu nie sądzę, że się do tego nadaje, nie sądzę, że mam na tyle dużo siły, żeby to robić i nie sądzę, żeby ci ludzie chcieli mnie słuchać. To może brzmieć jak wymówki i akceptuję jak najbardziej, jeśli ktoś tak stwierdzi. Natomiast, no nie, nie jestem osobą, która będzie dobra do zmieniania społeczeństwa. Nie, to jednak nie jestem ja, nie sądzę, żebym to był, żeby to było moje powołanie. Ja mogę mówić pewne rzeczy, ale nie sądzę, że on rzeczywiście miałby wpływ na tę grupę ludzi, o której tutaj przez ten cały czas mówiłem, czy myślałem. Kurczę, jak ja mam tam go wziąć do tego oka? Ja myślę, że tam muszę po prostu popłynąć. Osobiście myślę, że tam muszę po prostu popłynąć. Trudno, no nie wiem, może to ja jestem głupi czy coś. Gra mnie tutaj ewidentnie gdzieś prowadzi, tak, w tę stronę. Też nie, teraz na przykład mi pokazuje tutaj zejść na dół. A, płyniemy łodzią, trudno. Jak to nie to, to nie to. Najwyżej będę kręcił się dalej w kółko. Znaczy cały czas tam to wszystko nam mówi, ej, podejdź do zatoki, ale przecież jego oko jest tutaj. Jakby ono jest w wodzie, czy przy wodzie. O, i teraz dopiero nam wyskoczyło, okej. Okay. Nie wiem, co się kratos patrzy, bo nie mogę zmienić kamery trochę. Nie ustawienia. Go on, you great blubbering beast! Shoot! It's not moving. Why is it not moving? It has grown accustomed to its chains. But... No. No, we can fix this. We just need to chase it off and scare it. Something. There is no making things right. Only better than they were. At least it can feel the wind on its face. May it provide some comfort. That's not enough. It seldom is. No i cóż, trzymaliśmy kolejne osiągnięcie. Uff. To była długa misja, w sensie wyjątkowo długa, nie spodziewałem się, że zajmie nam aż tyle. Myślałem, że w tym odcinku dosłownie skończymy Svartalfheim i skończymy również Alfheim. Ale wychodzi na to, że się pomyliłem. Thanks for grabbing that for us. Musimy, żeby pójść jeszcze do Vanaheim dzisiaj, przepraszam, do Alfheim dzisiaj, ale nie sądzę, że to jest dobry pomysł, bo mamy już 40 minut, jeszcze pogadajmy z Lundą. Zakończymy odcinek po prostu. Hell of a job you did at Ragnarok, General. Wish I could have been there to see you and Sindri take down Thor and Odin. That is not what happened. Yeah, maybe not, but it's the story I like best. Important thing is, Odin's paid in full for what he did to Brock. I know it doesn't fix what's broke, but it ain't nothing. Jeszcze jedna rozmowa. Hello, Lunda. Hey, you guys. About your brother. I never got the chance to tell you. I know moments like this you're supposed to say sorry and whatnot, but I always known that pretty, pretty man had greatness in him. That he'd do something amazing one day, and I'm just... You know, I'm proud that now the Nine Realms know it too. I thank you. Anytime, ma'am. Hej, to chyba wszystko w takim razie. Hej, czy coś jeszcze, Lundo? Nie, w takim razie, moi drodzy, i ja się z wami żegnam. No,
mówię, spodziewałem się troszeczkę innych rzeczy, troszeczkę innego rozwoju sytuacji. Ale w takim razie czeka nas jeszcze parę odcinków, no trudno, mówię. Trochę przeliczyłem swoje możliwości. Ale widzimy się w takim razie już jutro. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każdy z złotówka jest rozwój kanału. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie w końcu pożegnamy Broka, gdzie mam nadzieję, że pójdziemy na kolejne fragmenty Asgardu, które tutaj upadły. Może na jakiś berserków jeszcze. Macie w sumie chyba trochę poniżej 40 minut, chociaż może już teraz 40. Co jeszcze nam pozostało? I ostatni kruk, tak, ostatni kruk. I tyle. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.